Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, tak dla odmiany, akwarium morskie. Jeżeli będzie trzęsło, to sorry, bo nagrywam z telefonu, a nie mam za bardzo gdzie go ustawić. Tak się okazało, że telefon, można powiedzieć, najbardziej odzwierciedla to, co się dzieje w akwarium. Może czasami troszeczkę przekłamywać ze względu na to, że muszę go trochę przyciemnić z tego względu, iż oczywiście niektóre fragmenty obrazu są przepalone, no ale postaram się zrobić to jak najlepiej. Teraz oczywiście nie widać, ale o czym chciałbym porozmawiać w tym filmiku? Oczywiście o dojrzewaniu zbiornika morskiego i o czymś takim, o czym nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale jest taka ryba słodkowodna, bardzo popularna, która nazywa się molinezja. Na zagranicznych kanałach jest ona opisywana jako Black Molly, czyli czarna molinezja, w wolnym tłumaczeniu moim, prywatnym. I słuchajcie, jest to jedyna ryba, która jest w stanie się przystosować do życia w akwarium morskim, czyli gdzie występuje woda słona. I ze względu na czasy, jakie teraz nastały, czyli kwarantanna, jest problem w ogóle, żeby dostać właśnie takie podstawowe ryby, czy takie popularne ryby jak gupiki, molinezje i tak dalej, można powiedzieć w mojej okolicy, w promieniu 50-60 km. Bardziej chciałem zdobyć gdzieś molinezje takie w białe, w czarne ciapy, czy może odwrotnie, nieważne, ale no niestety nie mam możliwości wybrzydzania ani wyboru, dlatego padło na czarne molinezje. I ze względu na to, że można na razie chyba pomarzyć o jakichkolwiek rybach do akwarium morskiego, typowo morskich, jak i koralach jakichś albo coś takiego, każdy siedzi w domu, każdy szanuje swoje zdrowie i nikt nie chce go narażać. Dlatego poszedłem może na łatwiznę i no nie chciało mi się już za bardzo czekać. Chciałem, żeby to akwarium dojrzewało. I jak widać, po zielonych szybach dojrzewa. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale w momencie, gdy... Może od początku. Udało mi się po znajomości w sklepie akwarystycznym dostać 10 sztuk molinezji czarnych. Wbrew pozorom, jeżeli chodzi o całą aklimatyzację, to przeszły naprawdę bez uszczerbku na zdrowiu. Aklimatyzacja trwała u mnie 6 godzin. Metodą kropelkową była podawana woda z akwarium morskiego do pojemnika, gdzie w moim przypadku wiaderka, gdzie były właśnie molinezje. I tak sobie kapało przez 6 godzin. W końcu stwierdziłem, że chyba wystarczy i wprowadzę je do właśnie już akwarium morskiego. Po tej całej aklimatyzacji przerzuciłem do akwarium 10 sztuk. Po nocy niestety naturalną selekcją zostało 8. I do dnia dzisiejszego, to już jest czwarty dzień, te 8 sobie żyje. Zauważyłem, że te pierwsze 2 sztuki, które padły, musiały być najsłabsze, ponieważ ani nie było czasu na kwarantannę. Te ryby, które ja dostałem, też były bez żadnej kwarantanny, były bezpośrednio od osoby, która je sprzedawała, która je, można powiedzieć, miała, po prostu rozmnażała je. I można powiedzieć, że były to 2 najsłabsze osobniki w tym gronie. Dlatego pierwszej nocy ta naturalna selekcja wystąpiła. Gdyby to było po tam powiedzmy 4., 5., 6. nocy, no to już bym mógł się zastanawiać, już bym mógł się domyśleć, że coś jest nie tak, ale na dzień dzisiejszy jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o karmienie, mam taki fajny pokarm. Nie wiem, czy się wyostrzy, ale to jest pokarm dla
dyskowców, dla paletek i tak dalej. I wyczytałem właśnie, bo podawałem go w ogólnym zbiorniku roślinnym, gdzie mam tam skalary i tak dalej, ponieważ ma dodatek cząstkuń, czyli tak można powiedzieć takie działanie zapobiegawcze jakimkolwiek chorobom. I okazało się, że czytając etykietę, że też to można stosować do akwarium morskiego, dla ryb morskich, dlatego tutaj ten pokarm przeznaczyłem i tutaj karmię molinezję, jak i krewetka też się na to rzuca. Też oczywiście karmię płatkami, ale to tak sporadycznie, takimi ogólnoskładnikowym pokarmem dla ryb słodkowodnych. Nie służy im na pewno molinezją w akwarium morskim silny prąd, który jest z silnej pompy obiegowej, cyrkulatora. W moim przypadku jeszcze jest kaskada, więc no, można powiedzieć, jest duży prąd wody, co możecie zobaczyć po tej trawce, tych koralach. Z tego powodu bardzo rzadko molinezje wypływają do, można powiedzieć, tutaj do przodu, części przedniej akwarium, ale udało mi się kilka ujęć zrobić, jak one tutaj walczą z tym prądem. Praktycznie cały czas siedzą za tą skałką syntetyczną, tam mają trochę spokoju, tam jest mniejszy prąd, ale oczywiście w momencie rzucenia pokarmu, co za chwilę Wam zademonstruję, wypływają tutaj i no, po prostu jedzą pokarm bardzo chętnie i żywiołowo. Jeżeli chodzi o dojrzewanie akwarium, a więc ono sobie swoim takim tempem, można powiedzieć, dojrzewało, w momencie wpuszczenia molinezji szyby od razu, momentalnie zrobiły się zielone, czyli dalej to akwarium dojrzewa. Można powiedzieć, że może to jest takie okrutne, ale tańszym kosztem spowodowałem, że to akwarium będzie sobie dojrzewało w tych ciężkich czasach, że zanim wpuszczę tutaj, czy będą dostępne ryby morskie, czy korale i tak dalej, to dzięki właśnie molinezjom będę mógł postarać się, aby ten zbiornik dojrzał i był gotowy na przyjęcie typowo już morskich mieszkańców. Oczywiście w momencie wpuszczenia do akwarium molinezji dodałem też bakterie, ale szyby no niestety i tak zapyliły. Zbiornik w dalszym ciągu dojrzewa. Chociaż mogę powiedzieć, że nie jest to tak drastyczne jak w momencie dojrzewania mojego akwarium roślinnego, czy nawet stabilizacji tego akwarium, gdzie oczywiście nawozy i tak dalej, wszystko jest podawane. Wrzucę teraz troszeczkę pokarmu. Oczywiście dodaję sobie taką gąbkę tutaj na grzebień, żeby mi ten pokarm od razu nie uciekł do właśnie filtra. I sypuję trochę pokarmu. Oczywiście ten pokarm lata po wszystkim, co jest dookoła. Może mi się nawet troszeczkę za dużo nasypało. Ale zaraz zobaczycie, że molinezje sobie z tym poradzą, wypłyną do przodu i no, będą walczyć z tym prądem mimo wszystko. Ale jak widzicie, są żywiołowe, jedzą. Za chwilę nawet mogę powiedzieć, że krewetka się obudziła. Gdzieś tam się jej dostało trochę pokarmu. Dlatego też troszeczkę więcej sypię, bo wiem, że ślimak, czy krab, czy nawet molinezje wyzbierają to wszystko, ale chciałbym, żeby każdy z mieszkańców, jaki do tej pory jest w tym zbiorniku, coś dla siebie dostał. Jeżeli chodzi o korale, to te, które już mam, dosyć dobrze sobie radzą, chociaż będę pokazywał łapą. Tutaj mamy, nie pamiętam jak ten się nazywa, jeden, tu jest drugi i tam na dole, o tutaj, jest trzeci koral. Wsypując odpowiednią ilość soli, jaka jest na etykiecie, kupiłem sobie taki salimetr pływakowy Aqua Medica. Mam nadzieję, że dobrze wskazuje, ponieważ okazało się, że stosując się do zaleceń producenta, dając 375 gramów soli na 10 litrów wody,
okazało się, że zasolenie jest 20-21. Znaczy inaczej, 1,021. Przeważnie stosuje się zasolenie 0,24-25, no, w tych granicach, nawet gdzieniegdzie tam widzę, że jest 26. Przepraszam, że tak wejdę w zdanie, ale zobaczycie na zbliżeniach też, jak korale łapią ten i ten, łapią sobie ten pokarm, który pływa i, nie wiem, dożywiają się tym, mam nadzieję. W każdym razie sprawdziłem zasolenie, wyszło, że w akwarium jest około 0,21. Dosypałem do zbiornika około 200 gram soli, żeby dojść do zasolenia 0,24 i przy podmianie wody niestety do tego, co producent zaleca, czyli 375 gramów na 10 litrów wody, musiałem dosypać jeszcze około 40 gramów po to, żeby mieć zasolenie w wodzie do podmiany 0,24. I miałem taką, że tak powiem, myślałem, że wszystko się rozsypie z tego względu, że było takie niskie zasolenie, ale korale sobie radziły. Pewnie gdybym miał jakieś twardsze korale, to już by dawno poszły. I stopniowo przez 3 dni podnosiłem to zasolenie wody do 0,24. Teraz się tak w tych granicach utrzymuje. Oczywiście fajna sprawa, bo solimetr jest cały czas wrzucony do tyłu, do filtra i cały czas mam podgląd zasolenia, jakie jest. Nawet jak dolewam wodę, która odparuje, to mogę sobie tam kontrolnie to wszystko sprawdzić. Kolejna sprawa, zrobiłem sobie odpieniacz, czyli tak, takimi sposobami, jakie miałem dostępne w domu, czyli dwie butelki, troszeczkę rurki i napowietrzacz. Na szczęście, jak to każdy zielarz, mam kostkę lipową i to w dużych zapasach. Po prostu gdzieś tam była gałązka lipy, to naciąłem i zostawiłem sobie na trudniejsze czasy. A więc wszystko zrobiłem tak, jak na początku musiałem poznać zasadę działania takiego odpieniacza i później sobie zrobiłem tak według tego, co miałem dostępne. Chociaż na dzień dzisiejszy wiem, że muszę go troszeczkę powiększyć, bo cały czas muszę sprawdzać, ile jest tej piany, bo mam pojemnik na tą pianę jest bardzo mały. Ja wiem, dosłownie ma 100 ml, nie więcej. Tak co 2-2,5 dnia muszę, czy tam 3 dni, po prostu go opróżnić. Dosyć pewnie będę musiał też wymienić pompę na mocniejszą, ponieważ gdy za nisko mam obniżony ten odpieniacz, on bardzo fajnie pracuje, ale robi, ta piana się robi, tak to mówi się potocznie, mokra, z tego względu, że w pojemniczku znajduje się dużo wody, żółtej wody, co pokażę Wam też na zdjęciu, ale ogólnie całość działa poprawnie, cieszę się z tego powodu, tym bardziej teraz, gdy są już molinezje, więc tej biologii jest troszeczkę więcej. Nie ma takiej brudnej tej piany, takiej jak czasami widzę na filmikach, ale robi się. I dlatego mówię, jeżeli zmienię ten odpieniacz na jakiś inny, albo chcę coś zrobić na wzór takiego, nie wiem, to chyba Fluval ma taki kwadratowy z kominem, coś na tej zasadzie, z pleksy posklejać i tak dalej, to nie wiem, czy nie będę musiał mocniejszej pompy zastosować. Mam taką, ponieważ kiedyś, jak wiecie, miałem krewetkaria, więc tam troszeczkę, tam potrzebowałem taką pompę do filtrów gąbkowych, u jetów, z tego co pamiętam, jak tak to się nazywało. Więc można powiedzieć, zasoby mam i z tych zasobów, jakie posiadam, zrobię sobie taki skimmer, ale to jeszcze chwilę przetestuję, jak działa ten. Zobaczymy, tam też z tyłu za dużo miejsca nie ma, więc muszę to wziąć pod uwagę przy obmyślaniu planu, jak to zrobić, taki odpieniacz. Dobrze, myślę, że chyba na dzisiaj to wszystko. Jeżeli kogoś zaskoczyłem tym, że molinezje są w akwarium morskim, to fajnie, bo mnie też ta informacja kiedyś zaskoczyła. Dowiedziałem się o tym rok temu. Miałem na początku to od razu, że tak powiem,
tutaj zastosować, ale jakoś tak, a no wiecie, były inne czasy i były dostępne wszystkie ryby morskie i tak dalej, więc czekałem chwilę, żeby ten zbiornik dojrzał i miałem od razu tutaj tak powiem szlagierowe ryby wpuścić, czyli Nemo, czyli błazenki. No ale wyszło jak wyszło. Słyszymy się w kolejnym filmiku. Myślę, że na dzisiaj to wszystko, już troszeczkę wyszło, więc jak coś, pytania w komentarzach i będziemy dalej ten temat drążyć. Pozdrawiam Was, dużo zdrowia w tych ciężkich czasach i trzymajcie się ciepło, cześć.